Do zdarzenia doszło w nocy w jednym z domów jednorodzinnych w miejscowości Ząbkowice Śląskie. Ujawniono tam zwłoki 3-osobowej rodziny, dwójki rodziców i ich 7-letniego syna. Obecnie prokuratorzy na miejscu razem z funkcjonariuszami policji wykonują czynności procesowe, to znaczy oględziny i zabezpieczają ślady, poszukują też tych śladów na miejscu, bo chodzi o to, że tych śladów jak największą ilość zebrać, niczego nie przeoczyć. Na tym etapie postępowania mogę powiedzieć, że na pewno mamy tutaj do czynienia z zabójstwem. Dla dobra śledztwa, z uwagi na jego wczesny etap, więcej informacji nie mogę Państwu ujawnić.